Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Otóż, proszę Państwa, Platforma Obywatelska ostatnio w osobie pani premier i rządu jeździ po Polsce, obiecują właściwie wszystko wszystkim, ale znacznie niebezpieczniejsze dla państwa polskiego jest to, co jest zaplanowane w zapowiedziach, mianowicie zapowiedź wyprzedaży polskiego majątku narodowego. I dzisiaj ze mną na konferencji prasowej są pan marszałek Stanisław Karczewski, który jest szefem sztabu wyborczego, i pan poseł Paweł Szałamacha. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Szałamachę. Dzień dobry Państwu. Pan minister Czerwiński, obejmując stanowisko, zapowiedział sprzedaż pakietów akcji PKO BP, PZU, Polskiej Grupy Energetycznej. My uważamy, że to jest bardzo groźna i nieodpowiedzialna zapowiedź. Być może wynikała z pewnego niedoświadczenia bądź zagubienia się w pierwszych dniach urzędowania, ale chcielibyśmy jasno zapowiedzieć, jakie mogą być negatywne konsekwencje, jeżeli to zostanie wprowadzone. Po pierwsze, w szeregu spółkach Skarbu Państwa udział publiczny, udział Skarbu Państwa spadł już do bardzo niebezpiecznego poziomu, czego przykładem jest właśnie chociażby PKO BP, w której to spółce Skarb Państwa już przegrał jedno z głosowań podczas wolnego zgromadzenia akcjonariuszy. Posiadając nieco tylko powyżej 30% akcji, nie był w stanie doprowadzić do przyjęcia uchwały. Kolejnym zagrożeniem jest to, co następuje w innych spółkach, akurat nie w tych wymienionych przez ministra Czerwińskiego. Najlepszym przykładem są Azoty Tarnowskie, zagrożone wrogim przejęciem przez inwestora z Federacji Rosyjskiej, który pomimo zapowiedzi czy werbalnych stwierdzeń polskiego Skarbu Państwa wcale nie wycofał się ze spółki, nie wyszedł, nie sprzedał swojego udziału, tak jakby czekał na okazję do kolejnego ataku. Kolejnym ryzykiem tego typu decyzji jest zmniejszona możliwość do poboru dywidendy w przyszłych latach. To ewidentnie nastąpiło już w ostatnich latach, kiedy Skarb Państwa sprzedał 10% akcji w KGHM Polska Miedź, bardzo duże pakiety właśnie w PZU i w PKO BP, co powoduje, że w następnych latach znacznie spadają wpływy z dywidend. Ostatnim mocnym argumentem jest sytuacja na giełdach. Jak doświadczenie ostatnich lat pokazuje, Platforma Obywatelska ma albo złą rękę, albo po prostu źle wybiera, nie mając kompetencji, źle wybiera moment sprzedaży akcji i sprzedaje to bardzo tanio. Tak było w przypadku Ciechu, tak było w przypadku właśnie sprzedaży akcji Lotosu, tak było w przypadku sprzedaży akcji wielu innych spółek. Co pokazuje, że te osoby, które tam w skarbie podejmowały te decyzje, najnormalniej w świecie nie mają odpowiedniej wiedzy, kompetencji zawodowych do tego typu decyzji i podejmują je na szkodę wbrew interesowi majątkowi Skarbu Państwa. I tak będziemy traktować te transakcje, jeżeli one będą przeprowadzone, a to może być dokonane błyskawicznie w ciągu kilku dni. Może być zbudowana tak zwana księga popytu i minister może sprzedać to de facto w połowie tygodnia bez kontroli publicznej, bez debaty parlamentarnej w środku lata. To będą te decyzje podejmowane na szkodę interesu majątkowego Skarbu Państwa i tak będą przez nas traktowane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Dziś zapadła decyzja, zostaliśmy poinformowani przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, że wybory będą 25 października. Do wyborów zostało dokładnie 100 dni. Apelujemy w ślad za wygłoszonym apelem przez pana prezydenta elekta Andrzeja Dudę o to, aby rząd w tym okresie nie podejmował decyzji strategicznych, decyzji ustrojowych. A to, o czym mówił pan poseł, właśnie dotyczy takich decyzji. Apelujemy, aby rząd, ministerstwa nie podejmowały tak ważnych, odpowiedzialnych decyzji i złych decyzji dla Polski. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, często się mówi, że te spółki strategiczne, tak jak PZU, czy PKO BP, czy PGE, to są spółki, które są srebrami rodowymi. To jest nasz majątek narodowy, który nie wolno traktować w ten sposób, bo za chwileczkę okaże się, że nie będziemy mieć już czym dysponować. A najgorsze jest to, że te decyzje mają zapaść jeszcze przed końcem tej kadencji, czyli następny rząd otrzyma takie kukułcze jajo w postaci decyzji obecnego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Stąd nasz apel i stąd nasze stanowisko. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w tej sprawie? Jeśli nie, to bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy.